Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem deliberujemy sobie na temat zapotrzebowań przyszłości. Już nieraz mówiłem o tym, że tak naprawdę nie przeludnienie, ale zapaść demograficzna nam grozi. W wielu miejscach ma już ona miejsce, nie tylko oczywiście w Europie, która pierwsza przychodzi na myśl, ale także szybciej postępująca zapaść nawet jest w wielu krajach azjatyckich typu Japonia, Korea Południowa, Tajwan. No i nawet Tajlandię, gdzie wiemy, naród jurny i żywy, no ale jednak ostatnie kryzysy gospodarcze, kryzys władzy oraz ogólnie coraz większa dostępność, moim zdaniem, elektroniki i propagandy ogłupiającej młodzież powoduje, że tej młodzieży jest coraz mniej, nawet pośród takich narodów. Ale też i na Bahamach jest już spadek dzietności poważny, co też mnie zastanawia, bo wiemy, że czarni to też są aktywni w tej kwestii działalności ludzkiej, a jednak ich też to dotyka. Może jeszcze zdecydowanie nie w Afryce, ale jednak już w innych miejscach bardziej poddanych wpływowi tych głupich trendów współczesności już widzimy, jest negatywny wpływ na populację. W związku z tym, siłą rzeczy, jeśli te trendy się dalej utrzymają w mocy, to będziemy mieli poważną walkę o młodzież. Chodzi o to, że będzie brakowało młodych ludzi i żadna sztuczna inteligencja i inne takie nie zastąpią pracy ludzkiej. Raczej w wielu krajach, jak na przykład kraje bliskowschodnie czy dużo krajów afrykańskich, jest tam jeszcze dużo młodzieży, ale jest to młodzież, która nic nie umie i też nie jest zbyt chętna do pracy. Będzie dopiero walka o młodych ludzi, którzy mają jakiś fach w ręku na różnym poziomie i umieją coś zrobić. Dlatego już niektóre kraje zdają sobie z tego sprawę, jak na przykład część elit USA i planują sprawić, żeby do nich właśnie ta młodzież przyjeżdżała. Już się o tym rozmawia. Tylko jak to zrobić, gdyż inne miejsca na świecie, jak na przykład kraje zachodnioeuropejskie czy Daleki Wschód, również zaczynają być tego świadome. Więc zaczyna się kość niezgody pomiędzy państwami rozwiniętymi, tak to widzę, i w następnych latach będzie coraz ostrzej. A mianowicie walka o młodych ludzi, którzy chcą i umieją coś zrobić. To narysuje kolejne podziały na mapie geopolitycznej świata. To będzie walka o najcenniejszy surowiec, w którym zawsze był i jest człowiek. Tylko ostatnio właśnie poprzez tą mitologię przeludnienia, tą rewolucję antyludzką socjalizmu neomarksistowskiego doczekaliśmy się takich momentów, że właśnie o młodych, prężnych ludzi, których jest już bardzo mało, trzeba będzie po prostu walczyć. Sami wpędziliśmy się w ten rowek, z którego będzie bardzo trudno wyjść. Oczywiście wyjście jest możliwe. Jest to przywrócenie na należytego miejsca tradycyjnym wartościom i odpowiednie wychowanie młodzieży, żeby ta młodzież produkowała dalej nową młodzież, w skrócie. I innego rozwiązania nie widzę. Niemniej jednak wygoda, głupota i ideologiczne zaślepienie oraz chciwość menedżerów korporacji zapędzają nas do bardzo niebezpiecznego rowka, w którym najcenniejszego surowca, czyli człowieka, będzie brak. Jak to się dalej wszystko potoczy, zobaczymy w szczegółach. A niemniej jednak ogólnie coraz bardziej widzimy, że nadchodzi rywalizacja o młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić i będą mieli coś zrobić. Tak to widzę. Tyle na temat najcenniejszego surowca na świecie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.